Dzień dobry, witam serdecznie na forexjestrader.com. Zrobimy sobie krótki przegląd transakcji, jako że aktualnie nie mam zbyt dużo czasu, żeby dokładnie opisywać, jak te transakcje miały miejsce. Mówimy tutaj o dwóch potencjalnych transakcjach. Jedna, która się odbyła w rzeczywistości, a druga nie odbyła się, ponieważ akurat prowadziłem kurs, ale omawialiśmy sytuację, w której można było dokonywać potencjalną transakcję i do tego zaraz przejdziemy. Otóż wszystko rozbijało się o to, że w zeszłym tygodniu mieliśmy piękną konsolidację na euro-dolarze. Proszę zwrócić uwagę, tak to wygląda. I często wspominam na kursach, szkoleniach, że po momentach konsolidacji nasza uwaga jest uśpiona, ale wolatylność, czyli zmienność, akceleruje albo do góry, albo w dół. Otóż z formacji nie wiadomo do końca, jak ten kurs się zachowa. Czy będzie dalej kontynuował i będzie to formacja kontynuacji, jak to często jest z prostokątami i innymi formacjami, lub też kurs wybije się dołem, zejdzie agresywnie w dół. Tak czy siak, często po tego typu konsolidacji, przestoju, rynek chce wykonywać bardziej agresywne zachowania. I proszę zwrócić uwagę, jak doszło do tego wyłamania. Więc pierwsza sprawa. Mieliśmy dzień, piątek, najbardziej agresywne dane, jakie mogą być tutaj, pojawiały się na rynku. Przepraszam bardzo, tu był oczywiście czwartek. Piątek był tutaj. To był 6 maj. Tu teraz jesteśmy w momencie mówienia 5 maj, omawiania sytuacji, która zaszła i nastąpiło wyłamanie tutaj pod wpływem danych ekonomicznych o 14:30 i rynek agresywnie zszedł. No ja zauważyłem to zejście w tym momencie i zresztą tutaj na tym odcinku do momentu wyłamania się z tej formacji i tak nie wchodziłbym w rynek. Także czekałem, co się stanie, aż rynek pokaże, jak się zachowuje tutaj poniżej tego poziomu, bo mógł się agresywnie odbić również do góry. Natomiast rynek wybił się i tutaj na tym poziomie mniej więcej obserwowałem, że nie ma siły wzrostowej w ogóle. Stoi w miejscu lub też agresywnie, delikatnie się porusza w dół. Także otworzyłem pozycję, która składała się z dwóch transz. I teraz dochodzi konkretnie do obserwacji rynku po wejściu, to znaczy obserwowałem, jak rynek spada, czy nie odbija charakterystycznych poziomów. Tutaj te dwie linie poziome blisko siebie to był charakterystyczny poziom potencjalny, od którego rynek mógł agresywnie odbić do góry i już nie wracać tutaj. Także pierwszą transzę zamknąłem tutaj po tym, jak się pojawiły te cienie. Pierwsza transza została zamknięta z dosłownie niedużym, bo 40-kilkupunktowym zyskiem. Tutaj było chyba 43 punktów dokładnie zysku z tej pozycji mniej więcej dotąd. Ale okazało się, zostawiając drugą transzę, że rynek dalej leciał i leciał. Tego dnia spodziewałem się dużej wolatylności. Na rynku Forex max na eurodolarze to jest 250-300 punktów. Tak mnie nauczył rynek. I to jest max, co się odbywa w ciągu jednej doby. Tego dnia akurat wykonało się 389 punktów, z tego co pamiętam, licząc od stąd dotąd. O, proszę zobaczyć, tu mamy dokładnie to, o czym mówię, 389 punktów. Natomiast z tą drugą transzą ja nie chciałem czekać, aż rynek opadnie na jakieś swoje minimum czy też maksimum, zależy jak to sobie liczy. I po prostu zamknąłem w godzinach około 17 tą transakcję z takim mniej więcej zyskiem. Także po godzinie 17 rynek o tutaj zachowywał się jeszcze, nie wykazywał, że odbija, no ale ja musiałem wyjść z domu, czy już po prostu nie chciałem tutaj zbyt długo przebywać w tej transakcji, która wtedy już miała 250 czy 300 punktów, dokładnie już nie pamiętam, dziennego ruchu. Także dzienny ruch potencjalny już się wykonał, ponad 250 punktów. Także byłem prawie pewien, że nawet jeżeli to zejście okaże się jeszcze tutaj większe, tak jak się stało, to możliwość tego spadku jest już niewielka. No rynek pokazał co innego, że jeszcze prawie 100 punktów się obniżył, tak? Natomiast mógł agresywnie odwrócić w którymś momencie i tutaj po prostu te punkty już by mi uciekały. Musiałbym szybko reagować albo te stop lossy musiałbym na sztywno ustawić wychodząc z domu, czego do końca nie lubię. Także rynek jeszcze spadał. Kolejnego dnia
czyli 6 maja, to był dzień publikacji stóp procentowych, jak Państwo sobie sprawdzą, były stopy procentowe w Eurostrefie i w UK, także bardzo istotny dzień. I tego pięknego dnia widzimy flagę, która charakteryzuje, że jest troszeczkę ludzi, którzy realizują zysk z tego spadku, ale niewiele. I nagle zobaczyliśmy piękny cień. Tu jest ten cień, wybicie z flagi. I tutaj mogliśmy uskutecznić wejście w rynek, tak? Wejście w rynek, które tutaj jeszcze notabene widnieje na platformie demonstracyjnej, które zaraz zamknę, ponieważ nie jest już nam do niczego potrzebne, powiedzmy. I ma zysk tutaj 133 punkty. Zamykamy je. Tutaj jeden z klientów na szkoleniu po prostu określił ten poziom w danym momencie jako ten do wejścia w rynek, żebyśmy ćwiczebnie zaznaczyli dane wejście. Dobrze, to sobie zminimalizuję. To ta pozycja pewnie się zamknie zaraz. Jak nie, to jeszcze raz poprawimy ją. I teraz jakby to wyglądało na koncie realnym, tak? Bo ta transakcja nie została wykonana tutaj w realu, ponieważ było prowadzone akurat w tym momencie szkolenie. I widzimy tutaj, że kurs niestety pozostawał w tym obszarze na danym poziomie, nie spadał. Także nie była to optymistyczna sprawa. Także w momencie, kiedy wchodzimy w taką transakcję, na przykład weszliśmy w tym momencie, ja bardziej oczekuję tego, że ona się już wyłamie. Czasami jednak z flagi, jeżeli jest to niepewne jakieś zejście przeciwko trendowi, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę trend, chwileczkę, trend na euro jest wzrostowy na H4, także to jest coś, co być może no, uderzyła mocniejsza korekta i wrócimy do wzrostów, ale wracając do wykresu M30, ten przestój no, był taki niekomfortowy. Wolałbym, żeby ten spadek od razu się odbył. No i on w końcu zaczął akcelerować spadek. I zobaczyliśmy, że agresywnie kurs odszedł po spadku do góry. Co to oznacza? To oznacza często, że jest fałszywe wybicie w dół i transakcja, którą otworzyliśmy w tym momencie, na realnym koncie zostałaby zamknięta na zero. To znaczy stop loss na zero byśmy przestawili, transakcja by tutaj cofnęła się do góry, kurs i zamknęłoby na zero. Jednakże kurs wzrósł dosyć agresywnie, ale znowu spadł, ścieniował, czyli znowu pokazał, że jednak kierunek będzie interesujący, ciekawy, tak? Więc znowu wróciliśmy jakby do tych spadków, tym cieniem. I w momencie, kiedy ruch zaczął odbywać się tutaj niżej, to znaczy schodzić niżej i niżej, pokazał, że nie ma siły rosnąć i wszedł tutaj w zasięg rażenia tego cienia od dołu, to znaczy zaczął niwelować ten cień, ucieczkę niekomfortową do góry. Także w tym momencie można było wchodzić w rynek. Ten moment byłby takim momentem, kiedy raz wykasowało nas wcześniej na zero, ale ten moment byłby skuteczny. I tak wygląda trading, drodzy Państwo. Duża część transakcji będzie zamykała się na zero ze względu na ograniczenie ryzyka i dopiero któraś z kolei, jeżeli ktoś jeszcze będzie przy platformie transakcja, może przynieść zysk. Z flagi często jest to transakcja pierwsza, która przynosi zysk, bo jest to fajny pattern. Omawiam dokładnie na szkoleniu, jak z niego korzystać. Proszę zwrócić uwagę, tu mieliśmy zjazd 190 punktów, z czego pierwszy zysk można było odebrać gdzieś tutaj. I drugi zysk albo w tym momencie, albo po tym, jak rynek całkowicie spadł i zaczął rosnąć już na dobre, czyli mówimy o potencjalnym zysku tej transakcji ponad 100 punktów. Także była to jednak fajna transakcja wybicia się w dół z flagi. Także tu mieliśmy typowy trade w połączeniu z informacjami, z newsami, z danymi ekonomicznymi. Tutaj w czwartek jedne dane wychodziły i najbardziej istotne dla rynku w piątek. I tak to wyglądało, że bezrobocie wyszło dużo gorsze niż przewidywane, przez co rynek akcelerował. Po prostu bardzo szybki zjazd w dół, przez to, że bezrobocie w Stanach przykładowo wyszło negatywne. Natomiast to, jak tradować dokładnie na danych, bo jest to wyjątkowy przykład, kiedy po danych wchodzimy w rynek. Z reguły po danych nie ma takich interesujących zagrywek. Tutaj akurat była duża różnica w przewidywanym bezrobociu, a w faktycznym, które wyszło dużo gorzej. Także dziękuję bardzo za uwagę w tym przeglądzie. Dzisiaj dokonaliśmy takiego szybkiego opisu, bez wgłębiania się w szczegóły. Także dla zainteresowanych możemy omawiać te
transakcje dużo bardziej szczegółowo na szkoleniu, ze wszystkimi wytycznymi tutaj do wejścia i ryzyka tej transakcji, ponieważ sam pattern, formacja czy zachowanie, że były to dane czy z danej formacji wybicie, to jest tylko jeden z czynników. Dodatkowo na liście do sprawdzenia danej transakcji jest tego troszeczkę więcej. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na codzienne analizy wideo. Pozdrawiam.